Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mister Misiek Poleca. Moi drodzy, dzisiaj odcinek troszeczkę później niż zawsze, ale sobota i rodzicielskie obowiązki też trzeba wypełniać. Trzeba trochę czasu spędzić z rodziną. Córka miała życzenie jechać do kina, więc tata córkę zabrał. Słuchajcie. Tak jak widzicie, mamy tutaj cztery zestawy naprawcze. Cztery zestawy naprawcze od Zetora. Zetor UR1, UR2. Setka. 102. Trzypierścieniowa, czteropierścieniowa. I 105. Czyli Zetor już tutaj 7341. Dokładnie ten model, który ma klient. I taki zestaw mam na półce. Pomierzymy sobie komory spalania, komory głębokości, średnicę. Pokażę Wam różnice, podobieństwa między swoimi zestawami. Ale tutaj czystego porównania nie będzie. Nie będzie porównania w kwestii, czy tu lej jest tu, czy male jest takie, czy porównać to z Ursusem, czy porównać to z inną firmą. Ze względu na to, że klienci, którzy mają Zetora, są klientami znającymi jakość oryginalnych części, znającymi jakość tych produktów i niestety klienci, którzy użytkują Zetora od lat, nie chcą innych zestawów oprócz oryginału. I naprawdę na palcach jednej ręki po mojej 18-letniej karierze mogę policzyć przypadki, gdzie sprzedałem zestawy inne niż oryginalne. Więc tutaj nawet nie ma mowy i nie ma dyskusji z klientami o jakiejkolwiek wzmiance, jeżeli chodzi o zamienniki. Rzadko to się bardzo zdarza. Ewentualny zamiennik to gdzieś coś na handel, ale tak, żeby coś. Mimo tego, że zestawy zetorowskie nie są najtańsze, bo jakiś problem był niedawno z zestawami i ta cena wystrzeliła. Kiedyś to była cena porównywalna, 60 Zetor, ciut Zetor był droższy, ale to było ciut. Na dzień dzisiejszy zestaw nawet dochodzi do 500 zł za dziurę, gdzie zestaw do 60 to w granicach 280 do 300 zł. Może trochę lepiej, w zależności od tego, kto, gdzie, kiedy, po co ustali cenę, ale to w zależności od sklepu. Słuchajcie, te zestawy są przeze mnie jeszcze nie otwarte, nie otwierałem tego. Na razie tylko przerwałem plombę. Plomba tutaj jest naklejana przez producenta z kodem QR. Po zeskanowaniu kodu QR wyrzuca nas na stronę. Jeżeli się Wam pokażę, postaram się. Przerzuca nas na stronę Zetora. O, widzicie? Już go zeskanowało. Któregoś kodzika. I proszę bardzo, wyrzuca nas w stronie Zetora. Problem polega na tym, moi drodzy, jeszcze, że co mi się nie podoba na tej stronie, to język. Czeski, angielski i ruski. O Polakach, gdzie są jednym z największych odbiorców Zetora, nie pomyślono wcale. A powinni. Zresztą, z tego co tam słyszałem, to z Zetorem dyrektor aktualny dyrektor Zetora coś tam kombinują. Wiadomo, że od dłuższego czasu już silnikami kombinowali, ponieważ normy spalin Zetor niestety poległ, nie wytrzymał, nie dał rady, więc silniki wkładają w kooperacji, kupując silniki w tej chwili nie wiem od kogo, więc nie będę mówił. Nie wnikam aż w te szczegóły wybiegam w przyszłość. Zobaczymy, co będzie dalej. Te
Kombinacje z silnikami były w Forterze 11741, jeżeli dobrze pamiętam. I szybko to się zakończyło. Wiem, że Zetor ma jakieś tam problemy. Zresztą Zetor jako te nowe Zetory 4 liter nie urywa, a ceny są porównywalne z zachodnimi. Fakt faktem, awaryjność, powiem wam szczerze, że są jakieś tam przypadki, ale to i w zachodnich, jak i w południowych tych ciągnikach jest porównywalna. Ktoś powie, że Zetor nie jest konkurencyjny, być może to tak. Nie wiem, nie mi to oceniać. Słuchajcie, i tak jak mówię, w tych zestawach Zetora ja plomby zerwałem, ale zerwałem sobie tylko dlatego, żeby nie przedłużać. Mam tutaj na razie tylko je otwarte, nie otwierałem ich jeszcze. Zaraz będziemy przy Was otwierać. Będziemy sobie to omawiać. Zobaczymy perełki, co tutaj wkładają. Zobaczymy, czy warto rozwiercać. Zobaczymy, co tu się uda z tym zrobić. Dlatego w dzisiejszym odcinku nie ma wagi. Jak powiedziałem, nie ma czego ważyć. Więc otwieramy sobie każdy kartonik po kolei. I już mi się podoba pierwsza rzecz. Dodatkowe wzmocnienie na kartonie, tak jak widzicie. Zabezpieczające jeszcze pierścienie. Widzicie? Każde pudełko dodatkowo. Tu mamy pierścienie. Oczywiście nieopisane, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Myślę, że tu nie będzie problem. KO, KO, KO. Jeżeli ktoś mi podpowie, co to jest za firma tych pierścieni, kto to produkuje, będę bardzo wdzięczny. Ale KO, Kolbenschmidt? Chociaż nie wiem. Pewnie Marcin Stokler się wypowie w tym temacie. On tam jest w tym na bieżąco. Więc Marcinie, czekamy na reakcję. Zobaczcie, żeby nie było. Jak są fajnie zabezpieczone pierścienie. O, widzicie? Znowu pudełeczko jest w drugą stronę. O, w każdy pierścień jest zabezpieczony, moi drodzy, we folii. Odłożymy sobie to. KO, KO, KO. KO. Zobaczymy, czy chromowy ma napisy. Tak, ma. Top, 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 KO, KO, KO. Więc. O i zobaczcie. Chromowy pierścień olejowy. Tu też. Jestem w szoku. Powiem wam szczerze, że na dzień dobry już jestem w szoku. Nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, moi drodzy, takiego obrotu sprawy. Więc. Przechodzimy dalej. Widać, że pierścienie pakowane są przez jednego producenta. Ze względu, śmiem twierdzić, po woreczkach. KO, KO, KO. Topka, o. Nie wiem, czy to widać. Poczekajcie. Widać, widać. Te pierścionki tutaj rozłożę. Już mi się rozsypały. Było tak ładnie. I ostatni zestaw, moi drodzy. Przepraszam, że tak tym aparatem śmigam. Statyw może byłby lepszy, ale za chwilę statyw będzie mi zbędny, więc
Op, odwracaj się. Tak, też jest. To. Widać, widać. Może troszeczkę rozjaśnimy, żebyście widzieli. KO, KO, KO. Więc mi tutaj to, tak tutaj ładnie śmierdzi. Tu mamy jeszcze przekładkę. O, tu jeszcze mamy przekładkę w zestawie. I będziemy sobie to odkładać tu ładnie, przesuwając. Silikonowe O-ringi, czyli standard w Zetorze. Tutaj się nic w tym temacie nie zmienia. O, zobaczcie, silikon, 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 silikon. To misiaczki lubią najbardziej. Czyli wyjmujemy tłoki. Zetor UR1 i UR2 mają te same sfożnie tłokowe, z tego co pamiętam, ale zaraz sobie pomierzymy. Zetor tylko 77, 11, 77, 45 ma dłuższe korbowody i inny blok, ale sfożnie ma 35. 35 35 i 35. Musicie mi uwierzyć na słowo. A czy nie musicie? Możecie. Jest na pewno tak. Oczywiście w komplecie zabezpieczenia zegary są wrzucone luźno, które tam sobie biegają, dlatego ja nie jestem zwolennikiem tego. Powinny być włożone tu w otwory i powinien być spokój. I teraz tak, moi drodzy, to jest trzypierścieniowy, to jest czteropierścieniowy. I to jest czteropierścieniowy, ten jest trzypierścieniowy. I teraz popatrzmy sobie w środeczek. Już wam pokażę. Nie widzę znaku Almet w środku. Nie wiem, co to jest. Nie, jest. A. Almet. 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 I Almet. Więc tutaj nie kombinują. Obróbka według mnie pierwszy sort. Trzy pierścienie, jeden wyżej, widzicie. Tu ten środkowy ma, znaczy środkowy, olejowy ma już tutaj rand, żeby dodatkowo olej
się zbierał. Otwory spustowe. Tu mamy selekcję B. Tu jest B. Selekcja oczywiście Zetor. Produkcja wrzesień 22. Styczeń 22. Produkcja grudzień 21. No i jestem ciekaw tego, to dłużej leżał. No, lipiec 21. Zobaczcie, selekcja B, Zetor, Almet. Tu jest literka wybita. Zetor, Zetor, Almet. Tu wszystko jest, tutaj nic się nie dzieje, zobaczcie. Tutaj producent się pod tym podpisuje z jednej, jak i z drugiej strony, więc chwała im za to. I teraz zobaczcie. Trzypierścieniowy zestaw. 102. Z komorą spalania. 54 podejrzewam. Tak, 54 mm. I głębokość komory spalania, bo tu jest czubek. Podobno jakieś zawirowanie ma robić. Nie wiem dokładnie, co nam się nazywa. Nie będę tego filozofował. Tak sobie zrobię to pod skosem. I przepraszam Was za to. Komora spalania powinna być 23 mm i 23 mm jest. Tu mamy komorę spalania 50. To jest czteropierścieniowa setka. Komora spalania powinna być 50-51. Czy 49, zaraz Wam powiem. I głębokość komory spalania powinna być identyczna. 22,5. Czekajcie, żebym Wam nie skłamał. 19,5 mm. Więc komora spalania jest mniejsza. Tu mamy 102, czteropierścieniową znowu. Tam jest 3, tu jest 4. I mamy 102. Komora spalania też jest mniejsza, bo komora spalania jest 47 mm. 47 mm. I głębokość komory spalania to jest 22,5-23 mm. Więc widzicie, tu już jest całkiem coś innego. Z czego to wynikało? Nie mam zielonego pojęcia. Tu by się trzeba konstruktora zapytać. Inżyniera, który to produkował. Tylko i wyłącznie. Chyba, że ktoś naprawdę zna historię. Ale mnie tam nie było. Jak Zetora produkowali nawet tego 7211, to jeszcze w pieluchy robiłem. Więc nie będę się wypowiadał. I macie tutaj Zetora 7341. Komora spalania jest 55,4 mm, jeżeli dobrze pamiętam. I głębokość komory spalania jest, delikatnie pod skosem, 25 mm. Nie pytajcie mnie, co się stanie, gdy zamienicie miejscami. Gdy zamienicie sobie tłoki, czy on będzie słabszy, czy on będzie mocniejszy, nie wiem. Pompy paliwowe na pewno są troszeczkę inne, są zmodyfikowane. Wtryski są te same, głowice są te same. Jest różnica w tłoku, w komorze spalania. Czy to będzie mocniejszy, czy będzie słabszy, naprawdę nie wiem, nie jestem konstruktorem i ja tutaj tej polemiki nie będę rozpoczynał. Ktoś mi może zarzucić, że skoro ten odcinek robi, to powinienem wiedzieć. Moi drodzy, nie da się wszystkiego wiedzieć. Historii aż tak Zetora nie znam. To nie jest 60.
która pamięta czasy PGR-ów. Skąd to się wzięło, też nie wiem. I powiem wam szczerze, może kiedyś się dowiem. O, zaraz, o, poleciało. Tylko czekałem kiedy. Przykleiło się, więc jak najbardziej mogło. Więc odsuniemy sobie już te kartony do tyłu, ponieważ ja to tuleję chcę wyjąć. Zrobię sobie pauzę. Tuleję wyjąłem. Czekamy, patrzymy na jakieś znaki. Nie ma żadnych. Kiedyś na zestawach pisało Zetor. Teraz nie ma nic. Odwracamy sobie. Tuleje. Jest selekcja B. Selekcja B. Selekcja B. Na tej też jest selekcja B. I teraz wam powiem jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła. A mianowicie, ja osobiście podejrzewam, że te tuleje produkuje AGS. Nie jestem tego pewien na 100%, ale patrzcie, człowiek ślepy. Nie wiem, czy będzie widać. AGS Premium Quality. Jest. AGS Premium Quality. Tylko pod kątem tego bardzo słabo widać. Widzicie? Na tej nie ma nic. Nie ma. Zobaczymy na tej. Jest. AGS Premium Quality. Co do jakości tulei, moi drodzy, mam mieszane odczucia. To jak mówię, kiedyś handlowałem zestawami AGS-u, więc zestaw AGS-u, to jak do C360, jest o połowę tańszy, był o połowę tańszy, od Male, od Ursusa, od Zetora, zestawu zetorowskiego, więc nie wiem i powiem wam szczerze, że nie chciałbym się wypowiadać. Ale tu możecie zwrócić uwagę na kołnierz, tu jest mniejszy, tu jest szerszy. A to tylko wynika z tego, że ta tuleja ma 102 mm, a ta ma 100. Przez to ten kołnierz jest inny. Tuleja, jeżeli chodzi o 102, na zewnątrz ma 124 mm. I tuleja setka u góry ma 123, więc jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, milimetr różnicy. Tu też jest. Ale zobaczcie. Sufniarkę kładę w ten sposób, bo to tyle mnie nie oszuka. 123. 123. Tu niestety jest milimetr więcej. 124. I tuleja od 105 ma 123,5 mm. Więc teraz odwrócę jeszcze tuleję. Zaraz wam coś powiem. Bo tak się zastanawiam. 10, 10, 10, 10. Więc o to mi chodziło. Odwrócimy sobie tuleję. Odwrócę to sobie. Chcę sprawdzić jedną rzecz.
Wielu z Was montuje, rozwierca bloki od C360 podtuleje setki, podtuleje 102. Słuchajcie, tuleja O-ring jest 104 chyba, razy 4,2. Nie chciałbym skłamać. No ale to już nie będziemy kombinować. Mierzymy sobie tak. Mamy 115 mm. Zaraz zobaczymy. Poczekajcie, moi drodzy, bo ciężko mi takie zmierzyć, ale dla Was się poświęcę. Poświęcę się, moi drodzy. Będę się starał zrobić to najlepiej, jak umiem. No, ustawmy to sobie. O. Nie wiem, czy mi to się uda, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To 16 mm. Muszę się pobawić. I sprawdzić, gdzie jest najmniejsza przestrzeń. Ale to jest 115. Dobra, jeszcze tam nie mam takiej sufmiarki dłużej, więc nie zmierzę Wam tego u góry. Nie będę mógł zmierzyć. Powinien mieć dłuższe ramiona do sufmiarki, więc tylko mierzę tutaj i chcę Wam się podzielić pewną moją wiedzą. Jeżeli ktoś chce rozwiercić blok od 60 i pokombinować, możecie założyć jeszcze tuleje 105, tylko muszę sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz. Chodzi o wysokość tłoka od tego miejsca do góry, ale już widzę, że jest to samo, więc moi drodzy, jeżeli ktoś chce założyć turbo i zrobić ten blok konkretniejszym, może nie blok, rozwiercić blok, a zrobić silnik konkretniejszym, czyli mocniejszym, można wsadzić 105. Średnice, wszystko jest to samo, i tak blok trzeba rozwiercać, i tak trzeba rozwiercać, ale czy 102 tuleja, setka, czy tutaj 105, mają te same. Te same średnice zewnętrzne. Jeszcze patrzę tutaj sobie na O-ring. Chcę po prostu zobaczyć, moi drodzy, jak on tu będzie sobie siedział. Kwestia jest taka, że chcę Wam to przekazać. Przepraszam, najlepiej jak tylko potrafię. I o. Więc tutaj wszystko jest to samo. Pierścienie są te same. O, pięknie siedzą. Tak jak widzicie. Więc już nie będę ich zdejmował. Niech sobie tam siedzą. Popatrzyłem, pooglądałem, pomierzyłem. Tak jak mówię, w tym miejscu nie zmierzę Wam średnicy, ponieważ moja sufmiarka ma za krótkie ramiona. Pomiarów też nie będę tutaj jakiś robił. 105, 102, 102, przepraszam,
105, 102, 100, 105 i 102. Więc ktoś, kto chce się pobawić, ma wiedzę, bo podejrzewam, że ta komora spalania przy tej dawce i doładowaniu będzie sobie radziła w tych silnikach, szczególnie ze 7341. One już były i działają, chodzą. Działa to, jeździ to, pracuje to, więc myślę, że z tym najmniejszych problemów nie będzie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Życzę Wam spokojnego wieczoru, a ten, kto będzie oglądał odcinek w niedzielę, więc życzę mu miłej, spokojnej niedzieli i żeby wątroba w poniedziałek nie bolała. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.